Na początku czerwca burmistrz Polkowic wspólnie z mieszkańcami zaangażowanymi w projekt z polkowickiego budżetu obywatelskiego oddawał do użytku nowe miniboiska do gry w koszykówkę oraz siatkówkę na osiedlu Centrum. Jest to naprawdę rewelacyjna rzecz i bardzo się cieszę, że takie miejsca dla rodzin, właśnie do spędzania wolnego czasu dla młodzieży pojawiają się na mapie Polkowic. W zamyśle miało to być przedsięwzięcie skierowane do najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Wiadomo, przeznaczenie dla dzieci, więc chcieliśmy, żeby to było atrakcyjne dla najmłodszych. Siatki, słupki, jakby systemowe, kosze wysokościowo dostosowane też do najmłodszych. Jak mówią nam anonimowo mieszkańcy osiedla, dzieciom w kategorii wiekowej, dla której przeznaczone są boiska, rzadko udaje się na nich pograć, gdyż nisko zainstalowane kosze stanowią szczególną pokusę dla nieco starszych amatorów koszykarskich konkursów wsadów. Stoimy na miejscu, które było zrealizowane, ta inwestycja w ramach polkowickiego budżetu obywatelskiego, a więc to mieszkańcy postulowali o to, żeby ten plac, te miejsca do gry w koszykówkę powstały. No i też mamy prawo przypuszczać, że i mieszkańcy jakby zdewastowali to. No, widać ewidentnie, że to nie jest wina, nie wiem, słabej jakości sprzętu, tylko ktoś celowo niszczył systematycznie to urządzenie. Zapowiadało się naprawdę pięknie i nowocześnie. Niestety to widok mini boisk w niespełna kilka tygodni po oddaniu ich do użytku. A miało to być miejsce do aktywnego i rodzinnego wypoczynku. Teraz mamy krajobraz jak po bitwie, aż do kolejnej kosztownej naprawy.